Otrzymaliśmy dobry wyrok w ważnej sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny pominął stosowanie tych przepisów ustawy, które uznał za oczywiście niekonstytucyjne. Sprawa dotyczy pytań egzaminów medycznych. W 2016 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie ma powodów, żeby te informacje ukrywać co do egzaminów, które się odbyły. Kilka miesięcy po tym wyroku przyjęto w Polsce regulacje prawne, zgodnie z którymi egzaminy są jawne, ale po upływie 5 lat od przeprowadzenia tychże egzaminów. Z tym się nie zgadzaliśmy. Zapytaliśmy Centrum Egzaminów Medycznych o te egzaminy, a co było później, o tym przeczytacie Państwo w tekście, do czego serdecznie zachęcam.